Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnej bitwie na liście do bitew miesiąca. No i tym razem mamy dosyć niskotierowy okręt, bo Piotr Wielki, także mamy piąteczkę za starami, której siedzi Orb Bryza z klanu PGR. No i jak widzicie matchmaking tutaj jest no nie najgorszy, jesteśmy piątką, także mamy do walki maksymalnie czwórki i nic wyżej, także no dosyć wyrównana bitwa będzie. Mamy co prawda dwie lotnie, ale możemy sobie tutaj obejrzeć właśnie takie low-tierowe zabawy. Oczywiście bitwa nie spełnia wymogu 3000 bazowego expo, ale spełnia pozostały wymóg, czyli 6 fragów, kaliber, duży kaliber i wsparcie. Także obejrzymy sobie bitewkę na tierze 5. Taka fajna odskocznia od ciągłych tych 9, 8, 10 i takich innych rzeczy. Odskocznia od tego, tych paraolimpijskich rankingówek na sprincie. Także obejrzymy sobie bitwę na niskim tierze w końcu. 16 km zasięgu na tej mapie obejmuje w zasadzie no jakieś 60% obszaru tej mapy, więc jest to dosyć sporo. Pierwsza salwa leci w kierunku Kaisera. Trafiają 3 pociski, mamy 9600 damage. Tu gramy w dywizjonie, mamy jeszcze w dywizjonie Furutake i Mutsuki, mamy 3 piąteczki, także dosyć rozważnie zbudowany dywizjon, bo często spotyka się takie, gdzie jest okręt tieru niższego. Jeszcze rozumiem, kiedy są to na przykład dwa razy Musashi i lotnia, ale gdy ktoś gra na przykład 7 i 8 i potem walczy z 10, no to już się przestaje robić śmieszne. Na razie bierzemy sobie na cel jeszcze Kongo. Tutaj nad nami latają samoloty z Hermesa, no ale to są czwórki, także nie stanowią one dużego zagrożenia. Damage robią niewielki, no ale najlepsza zabawa jest właśnie na tierach 4-6, jeżeli chodzi o lotniskowce, no bo okręty przeciwnika mają bardzo słabą pilotkę, także może nie robimy im dużo, ale oni też nam dużo nie robią, więc możemy sobie pozwolić po prostu na to, że farmimy sobie damage, nie patrząc na straty. Drużyna przeciwnika bardzo mocno wycofana, teraz poleciała kolejna salwa w Kongo. Jeden pocisk przebił pierwszą warstwę pancerza, rozbił się o kolejną. No i pojawiły się tutaj jeszcze dwa okręty. Jest Kuma i jest Konigsberg. Reszta okrętów przeciwnika zgromadzona wokół czerwonego kapa. Nasi też się dosyć mocno rozciągnęli. Widzicie tam na F1 mamy dwa pancerniki, nie wiem co one tam w ogóle robią, no ale tak to właśnie wygląda. Nasze okręty też tu widzę, że Mutsuki został rozstrzelany w międzyczasie przez Konigsberga. Tutaj Jerzy Brzoza próbuje opłynąć wyspę, też raczej wydaje mi się, że bezsensownie. No i kolejna salwa taka prawie za zero, bo tam 1000 coś padło. Mamy tutaj 4 okręty przeciwnika, a my jesteśmy tutaj, co prawda mamy Dedeka przed sobą, ale to jest Dedek francuski, także no wielkiej pomocy z niego nie będziemy mieli. Leci salwa teraz w kierunku Konigsberga i zobaczmy. O, wpadło do wody. Dwa pancerniki po naszej prawej. Z przodu mamy lotniskowiec. Nie ma na szczęście żadnego Dedeka z tej strony. Mają tylko Nikolasa jeszcze czerwoni, a on był ostatnio widziany na I2, także póki co jesteśmy od torped bezpieczni, chyba że przyleci lotnia, będzie próbowała coś nam zrobić. Konigsberg tu pocina sobie pełną burtą, w ogóle zero stresu, zero złości i tak dalej. O, no i właśnie to jest efekt pływania sobie burtą. Mamy cytadelę pierwszego fraga i na koncie pojawia nam się 23 tysiące damage'u. 15 km do Kongo, 14,7 do Piotra, również naszego odpowiednika. No i powolutku będziemy mogli myśleć o tym, żeby... A, ten sobie awkuje, aha. To stąd ten damage się tu wziął. Darmowe mięsko. No ale jeszcze trochę i będziemy mogli sobie pozwolić na zaatakowanie lotniskowca, bo jeżeli nie Dedek nam go wyświeci, to może lotnia przyleci pomóc troszeczkę tutaj ze spotem. No w stojący okręt wchodzi 16 tysięcy, no ale to trochę tak... Myślałem, że coś ciekawszego się tutaj będzie działo, bo spojrzałem na screeny, mówię, no fajna bitwa, wygląda na szóstce, taki wynik to warto pokazać. No ale niestety, jak już zacząłem nagrywać powtórkę, to nie będę się z tego wycofywał, bo czas mam ograniczony. Jak słyszycie, nie ma w tle Dzidziusia, także no ciężko jest taki czas wygospodarować w ciągu dnia. I jak już zaczynam nagrywać, to chcę, żeby to nagranie trafiło na YouTube'a, bo nie mam po prostu czasu na nagrywanie więcej. Dlatego odpowiedzialność na to, za to, jakie bitwy przysyłają migracze, raczej nie powinna być na moich barkach, tylko no ja wnioskuję po screenach. Jest fajnie, jeżeli chodzi o wynik, to pokazuje. A tu widzicie, że sporo damage'u jest... O, dwie lotnie, ale będzie festiwal tutaj. Lecą obydwie w naszym kierunku, ale raczej tutaj ze wsparciem Furutaki.
powinniśmy sobie z samolotami poradzić. To są tylko czwóreczki, także raczej większego problemu z nimi nie będzie. Mamy je w zasięgu wykrycia, także już tam nie znikną, bo i Dedek jest blisko tych lotni, także będziemy mogli sobie tutaj tłuc do w zasadzie bezbronnych lotniskowców. Dwie torpedy przytulamy. Ale ładna salwa, ładnie siadło. Tutaj trzy cytadele, trzy penetracje i mamy dewastujące uderzenie. 78 tysięcy, trzy fragi, także dosyć szybko wbite te trzy kile. No ale mamy tutaj w zasadzie no jedne nawkujące i dwie lotnie uciekające na 11 km. No to dziwić się i nie dziwić. Można naklepać? Można. Pytanie, czy gościu, który sobie awkował, po prostu wywaliło go, czy jakieś tam inne były czynniki, czy stwierdził, że złe losowanie i wyszedł. No już nie wnikajmy w to, no ale darmowy damage się zrobił. Leci teraz salwa w kierunku Hoszo, chyba troszeczkę za dużo dane wyprzedzenie. No dwa przebicia na wylot, także dużo mu nie zrobiliśmy. 7 do 3 we fragach, także tamta flamka jest troszeczkę popchnięta przez czerwonych, a my tu powolutku, po wykończeniu lotni, pewnie będziemy podchodzić już do przejmowania kapa. Na razie 80 tysięcy na naszym koncie, 7 cytadel, także ten damage nabity w zasadzie za darmo, bo tu nie mamy za bardzo z kim walczyć, nikt do nas jakoś sensownie nie strzela. Mamy tylko jeden pancernik na tej flance. O, ładna salwa, ładna, bardzo ładna, 19 tysięcy z cytadelką i przekraczamy 100 tysięcy. No i mamy dalej stojące sobie praktycznie w miejscu Kongo, bo widzimy tutaj po ikonce, no i uciekające w desperacji Hoszo, także no nie wiem, czy to Kongo nadal też awkuje, co on tutaj robi w ogóle. No Kongo nie widziałem, że wystrzeliło, więc prawdopodobnie też jest na awku. No ale trudno, słowa się rzekło, powtórka się nagrywa, także no pozostawiam to do waszej oceny niestety, bo jak widzicie, damage jest robiony na awkach i na lotniach, także no a nie będę nic mówił, ocenicie sami. To Kongo wcześniej troszeczkę coś tutaj próbowało walczyć, ale pewnie stwierdził, że i tak przegrana, no to wyszedł. No takie postawy akurat nie rozumiem i nie popieram, wręcz odwrotnie. Bo no zawsze warto walczyć do końca, chociaż coś w tej bitwie zrobić, a nie paść jak pet na ziemię. 840 dobitka w kierunku Kongo i mamy fraga numer 4. Na 5000 zostaje nam lotnia, także zaraz będziemy sobie tutaj robić chyba Krakena. Chyba, że ktoś nam dobije tą lotnię szybciej. Leci salwa z pancerników, także jest szansa, że... O, chyba dobijemy. Lecą pociski w kierunku... No, rozrzut trochę nam tutaj nie pomógł, ale jeszcze jedna salwa. No i doleciało. Mamy Krakena, 110 tysięcy. 9 do 3 we fragach. U przeciwnika zostały okręty tylko 3. 3 pancerniki, także w tej bitwie tych pancerników było całkiem sporo, jak widzicie. No i zobaczymy teraz w końcu może jakąś sensowną walkę, a nie strzelanie do kaczek. Mamy Miogiego, Ganguta i Iron Duke'a na krańcu mapy, które pilnują tego kwadratu F1 za wzięcie. Walcząc z dwoma naszymi pancernikami, leci salwa w kierunku Miogiego. Zobaczmy, co z tego wejdzie. Leci ładnie, te trzy pociski ładnie skupione. 15 tysięcy, no tutaj fajnie wyszło. Mamy wsparcie od razu, 125 tysięcy nam skoczyło. Kurde, pamiętam jak nagrywałem swoje pierwsze powtórki, jakieś tam materiały, to naprawdę ciężko było mi cały czas nabijać. A teraz jak jest coś się w bitwie dzieje, to po prostu czasami aż mi dziwnie, że ciągle gadam. Nic się nie dzieje w bitwie sensownego nawet, a ja ciągle gadam, ale to kwestia przyzwyczajenia i nawyków. Może niektórych to denerwować, no ale... no i mamy fraga numer 6. 126 tysięcy na liczniku, mamy również duży kaliber Kraken i wsparcie, no czyli 6 fragów, czyli powtórka łapie się, jeżeli chodzi o próg, znaczy wymóg drugi, bo jest albo 3000 expa, albo właśnie to, czyli 6 fragów, duży kaliber i wsparcie. No i tutaj ten próg został osiągnięty, jakość tego osiągnięcia pozostawiam już wam do oceny i komentowania w komentarzach, także tutaj już powolutku zbliżamy się do końca tej bitwy. Dwa okręty zostały przeciwnikowi. Dwa nasze pancerniki płyną sobie tam. O, a nie, tu lotnie. Pancerniki mamy tutaj. Mamy nieuszkodzone w ogóle Oriona i Koeniga. No i tutaj u przeciwnika również Iron Duke i mocno już obity Gangut. Walczący chyba z samolotami. Chociaż nie, tutaj widzę, że lotnie atakuje teraz Iron Duke'a. Jedno przebicie na wylot. Jedno. No i pokazywana pięknie burta, także przyspieszymy nieco, bo tutaj nie będziemy czekać na przeładowanie.
wystrzelona jeszcze, ale część pocisku chyba przeryje tam o wyspę. Coś tam wpadło w wyspy. Przeleciało. No, dwa pociski musiały przelecieć, ale przebicie na wylot znowu i rykoszecik. Mamy teraz na Ganguta na 2000 Hapsalon. Powinien, o właśnie, Langley go kończy. No i ostatnim okrętem przeciwnika jest Iron Duke płynący do nas prawie, że no teraz się trochę skontował. Ale on ma co robić, bo ma tam jeszcze dwa pancerniki na niego, na jego burcie. Także teraz jak się nam odwróci, to możemy jeszcze jakiś fajny damage na nim stuknąć. Płyną w niego kierunku już torpedy od dedeczka i nasza salwa leci, robi mu 11400, także ładny damage. Torpedowanie się chyba trochę nie udało. No trudno, ta powtórka taka jest, jaka jest. Spodziewałem się czegoś bardziej widowiskowego. Dosyć szybka bitwa. Również. Fakt faktem dużo przyspieszam, no bo to pancernik, więc nie będziemy 30 sekund patrzeć po prostu jak się gracz rozgląda. 2700, szkoda. No i dobił Langley, moi drodzy. Wynik ostateczny prezentuje się następująco. 143 tysiące, 6 fragów, duży kaliber, wsparcie i dewastujące uderzenie. No i bazowy exp niestety szóstki, także dużo nie będzie. No i z mojej strony na dziś to wszystko. Zapraszam Was do oceny tego materiału, a tymczasem do usłyszenia i na razie.